Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Wiem Wszystko motoryzacyjnie. Tym razem chciałbym omówić Mercedesa E-klasę typu szereg W211, produkowany od roku 2002 do roku 2008. Występujący w wersji sedan i kombi. W 2005 roku przeprowadzono niewielką modernizację jednostek wysokoprężnych. W 2006 roku samochód przeszedł facelifting, gdzie zlikwidowano awaryjną pompę SBC, o której powiem później, i przeprojektowano zderzaki, lampy, i to by było na tyle. Najmocniejsza wersja AMG miała moc 514 koni mechanicznych. Był to silnik 6,3 litra V8. W roku 2009 pokazano następcę W212. Samochód był oferowany napędem na tylną oś lub napędem opcjonalnym na cztery koła nazywanym 4MATIC. Dostępne były skrzynie sześciobiegowe manualne bądź pięcio- lub siedmiostopniowy automat. Silniki benzynowe były do wyboru: czterocylindrowy 1.8 z kompresorem o mocy od 163 do 184 koni, V6 o pojemności 2,5 litra 204-konny, V6 o pojemności 3 litrów 231 koni, V6 o pojemności 3,2 224 koni, V6 o pojemności 3,5 litra 272-295 koni. V8 5-litrowy o pojemności o mocy 306 koni, E55 AMG o mocy 476 koni i 5,5-litrowy V8 388 koni i najmocniejsza wersja AMG 6.2 514 koni. Dodatkowo był jeszcze silnik V6 2.6 do liftingu o mocy 177 koni. Z silników diesla mamy w ofercie czterocylindrowe o pojemności 2.1, 2.2 oznaczane od 122 do 170 koni, rzędowy pięciocylindrowy 2.7 o mocy 177 koni, rzędowy sześciocylindrowy 3.2 o mocy 204 koni, V6 3-litrowy o mocy od 190 do 224 koni. I V8, najmocniejszy diesel 4-litrowy o mocy od 260 do 314 koni. No i jakie są polecane? Z wersji benzynowych na pewno silniki z początkowego okresu, czyli 2.6 i 3.2 litra, dlatego że mają podwójny łańcuch rozrządu, który jest umieszczony z przodu silnika, wytrzymujący dosyć duże przebiegi rzędu 400, nawet 500 tysięcy kilometrów. Warto zwrócić też uwagę w przypadku wyboru silnika 1.8 z kompresorem na stan łańcucha rozrządu i kół zębatych, dlatego że ta wymiana wiąże się z wymianą samych też nastawników rozrządu, które też do tanich nie należą. Może się wymiana zamknąć nawet w kilku, powyżej 5-6 tysięcy. Nawet taka naprawa z wymianą rozrządu nas będzie kosztować w silniku 1.8 kompresor, gdzie ten łańcuch może się nam zerwać. Gdyż jest to łańcuch jednorzędowy, no i z usterkowymi kołami właśnie rozrządu w głowicy. W przypadku silnika diesla na pewno jest trwała także odmiana 2.2 CDI, jak także 2.7 pięciocylindrowe rzędowe. Te silniki osiągają przebiegi nawet do 800 tysięcy miliona kilometrów. Co nam może zawieść jedynie praktycznie tylko osprzęt, powiedzmy, ale sama trwałość silnika jest bardzo dosyć duża. Na pewno warto zwrócić na silniki diesla bez filtra cząstek stałych. Jedną z najczęściej spotykanych awarii w modelu W211 jest osławiona pompa SBC, czyli która wspomaga i utrzymuje układ hamulcowy w tak zwanej gotowości cały czas. Jej naprawa na początku kosztowała kilka tysięcy, aczkolwiek teraz pełna regeneracja kosztuje gdzieś w granicach 1500 zł,
razem z wymianą, czy to z diagnostyką tego silniczka elektrycznego i całego układu, powiedzmy, elektroniki. Można też skosować sam licznik hamowań, bo na początku było tak, że ta pompa się po prostu pokazywała defekt na wyświetlaczu komputera, po prostu jeżeli nastąpiła określona ilość przyciśnięć hamulca, czyli tam powyżej kilkuset tysięcy, powiedzmy, przyciśnięć. Odnośnie skrzyni automatycznych, to skrzynie te są jedną z najbardziej trwałych na rynku. Raczej nie ma specjalnie usterek, szczególnie tak zwana skrzynia 5G Tronic, czyli 722.6, co jest to bezawaryjna skrzynia, dosyć trwała, bez problemu przy normalnej jeździe, jeżeli nawet na trasie będzie samochód jeździł dosyć często, to pół miliona kilometrów bez naprawy głównej, to nie jest nic szczególnego. Najczęściej raczej zawodzi sterowanie, czy to jakaś usterka elektroniki, czy zawór, lock-up, powiedzmy. Także na pewno skrzynie automatyczne Mercedesa są polecane. Odnośnie elektroniki, to najczęściej elektronika siada tak zwane moduły komfortu, czy to mechanizmy składania lusterek, awarie systemu multimedialnego. Czasami też jakieś problemy z działaniem klimatyzacji, czy to z nawiewami. Akumulatory mamy też na początku, mamy dwa. Jeden jest do zasilania głównego, drugi jest do zasilania pomocniczego i też układu SBC. Na pewno największym plusem tego samochodu jest wysoki komfort jazdy, wyciszenie, komfortowe zawieszenie, obszerne, wygodne fotele. Tutaj Mercedes nie ma sobie równych praktycznie. Co do awarii, to najczęściej w zawieszeniu jakieś elementy eksploatacyjne ulegają awarii, typu wahacze, czy to uszkodzenie końcówek drążków kierowniczych. Odnośnie zabezpieczenia antykorozyjnego, to na początkowe egzemplarze z początkowego roku produkcji 2002 do 4 bodajże mogą mieć jakieś tam problemy drobne, ale na pewno nie jest to taka rdza jak w przypadku poprzedniego modelu W210. Także jakieś tam mogą się pojawić wykwity, powiedzmy, na nadkolach z tyłu, czy na tylnej klapie w kombi, ale ogólnie samochód jest bardzo dobrze zabezpieczony przed rdzą. Na pewno godne polecenia jest wersja po liftingu, gdzie pozbyto się większości usterek, czy to elektroniki, czy to awaryjnej pompy SBC. Samochód dostał też odświeżone wnętrze. Silniki diesla zwiększyły moc, szczególnie ten 2.2 był oferowany w wersji 170-konnej. Na pewno jest on polecany. W przypadku kombi jest to chyba jedno z największych kombi na rynku w klasie wyższej, średniej, także jest też polecane samochody na nadwoziu kombi ze względu na bardzo duży bagażnik. Na pewno jest to prestiżowa, komfortowa limuzyna z dosyć bardzo dobrym wyposażeniem, nawet jak na dzisiejsze czasy. Niestety to wyposażenie może powodować jakieś drobne i grubsze usterki, ale wynagradza nam ten samochód na pewno komfortem podróży i w przypadku serwisowania na pewno też bez awaryjnością. Najtańsze samochody w tej wersji możemy już kupić na Allegro od kilkunastu tysięcy, gdzieś od 20 tysięcy mniej więcej zaczynają się egzemplarze godne polecenia, powiedzmy, czy to z silnikiem benzynowym, czy z tym najmniejszym dieslem 2.2. Także na pewno nie jest to samochód tani w utrzymaniu, aczkolwiek nie przerasta też jakoś kosztowo, powiedzmy, konkurencji. Nawet bym powiedział, że szczególnie ze względu na upodobania, powiedzmy, czy to taksówkarze, czy to korporacji taksówkarskich, w większości, tak jak w Niemczech, jest ten samochód na pewno był wybierany ze względu na trwałość, komfort podróży i bezawaryjność. Także na pewno samochód polecany i mogę go z czystym sumieniem polecić jako komfortową limuzynę. Także to by było na tyle odnośnie tego modelu Mercedesa. W następnych odcinkach postaram się omówić jego następcę, czy też klasę niżej, klasę C. Także dziękuję i pozdrawiam do następnych odcinków.